Cześć, jestem Dominika. Jestem studentką filologii germańskiej, specjalizacja germanistyka międzykulturowa w Słubicach. Wybrałam ten kierunek, ponieważ mam na co dzień kontakt z językiem niemieckim. Mogę przekroczyć granicę i znaleźć się w Niemczech. Mam bardzo wielu znajomych z bardzo różnych części świata, takich jak Ukraina, Rosja czy Chiny oraz Niemcy. Na co dzień rozmawiamy o takich rzeczach jak kultura, rozwój osobisty, językoznawstwo, a także zajmujemy się językiem niemieckim na bardzo wielu płaszczyznach. Sie sagen es, Dominika. Deutsch spielt also eine sehr wichtige Rolle in dem Studiengang Interkulturelle Germanistik. Ich bin dort die Koordinatorin für die deutsche Sprache. Wir arbeiten weiter an der deutschen Sprache, was Phonetik, Grammatik und Wortschatz betreffen, aber die ist auch ein wichtiges Mittel, die deutsche Sprache, um Wissen zu erwerben, Wissen zu erweitern, Wissen zu diskutieren. Tak jest. Język jest medium. Język jest wehikułem, który przenosi wiedzę od człowieka do człowieka, ale jest też jest obiektem badań. Program germanistyki międzykulturowej składa się z trzech dyscyplin językoznawstwa, czyli właśnie badań nad językiem, ale też oczywiście praktycznej nauki języka niemieckiego. Składa się z literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. To połączenie, czyli właściwie nie ma granic takich konkretnych między tymi dyscyplinami, ale to połączenie właśnie tych trzech dyscyplin daje nam taki miks, który pozwala i poznawać kulturę, język niemiecki, kulturę niemiecką, ale też kulturę sąsiadów, kulturę polską, francuską, inną, kulturę studentek i studentów z krajów, z których pochodzą. Ja się nazywam Antonina Balfans, jestem koordynatorką kierunku prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Europejski Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest to kierunek double degree, to znaczy nasi studenci i studentki są studentami dwóch uniwersytetów, mają jeden program, mają jedno miejsce studiów, to jest Collegium Polonicum w Słubicach, a po złożeniu jednego egzaminu licencjackiego otrzymują dwa dyplomy. Czyli jest to kierunek wspólny, mamy dwie uczelnie, mamy jedno miejsce studiów, mamy jeden program, mamy jeden egzamin licencjacki wspólny i mamy dwa dyplomy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Słubic, do Collegium Polonicum. Herzlich willkommen bei uns und schauen Sie sich selbst den Studiengang an. Zapraszamy, ja polecam.